Witaj. Z tej strony Sławek Grochowina. Taka refleksja. Przed chwileczką miałem przyjemność być na pewnym szkoleniu. Szkoleniu dotyczącym generalnie cukrzycy. Informacje zawarte na szkoleniu dotyczą osób borykających się właśnie z tą chorobą, ale i również szkolenie było dla osób interesujących się insulinoopornością, jak i profilaktyką przeciwko chorobie cukrzycowej, czyli profilaktyka cukrzycy. Prelegentem jest osoba naprawdę wykształcona, dietetyk kliniczny. To już jest naprawdę, szanowni państwo, bardzo poważna wiedza. Chyli czoła przed osobami z taką wiedzą i powiedzmy, nazwijmy to po imieniu tytułem. Natomiast zastanawiam się, czy ta osoba ukończyła tą uczelnię, bo tak kazało po prostu, nie wiem jak to w ogóle nazwać, bo chodzi mi o pewne spostrzeżenia. Czy było to na zasadzie zakuć, zaliczyć i po prostu mieć tytuł? Czy wykładowcy, program tej uczelni po prostu obejmuje jakąś taką wiedzę, z którą niekoniecznie bym się mógł zgodzić? Dlaczego akurat będę się czepiał tego? Wiecie co, jeżeli ktoś mi mówi, że dla osoby z cukrzycą czy insulinoopornością bardzo istotne jest jeść 5-6 posiłków dziennie, często, ale mało, to naprawdę zastanawiam się, jacy są u nas wykładowcy, jaki u nas jest poziom wiedzy. Akurat wyszło też tak, że jakiś tam kurs robiłem pod kątem dietetyki i powiem wam, że może inaczej, przerażający zakres wiedzy. W tej piramidzie żywieniowej przede wszystkim królują tłuszcze typu oleje roślinne, margaryny, masła roślinne i tak dalej. No po prostu niekoniecznie się z tym utożsamiam, żeby zalecać margaryny, zalecać masła roślinne, czy używać do smażenia oleju słonecznikowego czy rzepakowego. I teraz tym wszystkim, słuchajcie, wykład poświęcony naprawdę cukrzycy i wszystko wokół tego wykładu, powtarzam, osoba z mocnym wykształceniem tłumaczy słuchaczom, że przede wszystkim cukrzyk powinien jeść 5-6 posiłków na dobę. Jak to wygląda w rzeczywistości? Każdy nasz posiłek to jest wyrzut insuliny. Każda nasza przekąska, obojętnie czy to będzie sałatka z kapusty, cukierek czy kawałek kiełbasy, plasterek kiełbasy, to będzie zawsze wyrzut insuliny. Tak nasz organizm jest skonstruowany, to jest biochemia organizmu. Odpowiedz sobie na pytanie, czy dla naszego zdrowia jest to, że organizm wyrzuca za każdym razem co chwilę jakąś dawkę insuliny. Czy to jest potrzebne tobie? Oczywiście organizm potrzebuje to strawić, natomiast to, czy ty po prostu jesz plasterek kiełbaski, czy jesz obiadek, organizm wyrzuca po prostu tą insulinę. I teraz w przypadku tej profilaktyki cukrzycowej sugerowałbym bardzo mocno konsultacje ze specjalistami, najlepiej medycyny naturalnej, ale lekarzami, którzy są również dietetykami klinicznymi. Nasz organizm, słuchajcie, tak funkcjonuje, że dla cukrzyka, żeby wyprowadzić go dietą i wspomóc fitoterapią, dwa posiłki na dobę i zastosować post endogenny. Naprawdę te 8-16, 8 godzin przeznaczamy na jedzenie, 16 wstrzymujemy się od posiłków. I te 8 godzin, które przeznaczamy na posiłki, to naprawdę można wyżyć na dwóch posiłkach. Zjeść późno śniadanie, ale śniadanie białkowe, wyeliminować węglowodany i obiad o kolację zjeść powiedzmy między 16 a 18. I koniec, kropka. Nasz organizm, słuchajcie, wytrzymuje tyle godzin bez jedzenia,
ona daje radę naprawdę funkcjonować, a właśnie taki post rewelacyjnie regeneruje nasz organizm. Jeżeli będziecie Państwo mieli okazję słuchać takich wykładów, zweryfikujcie swoją wiedzę, skontrolujcie to u swojego lekarza, lekarza, który Was prowadzi, lub szukajcie naprawdę porad wśród lekarzy medycyny, ale fitoterapeutów, dietetyków klinicznych. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany konsultacją z takim lekarzem, proszę naprawdę o kontakt, przekażę namiary, dam link, żeby się umówić na konsultacje. To są konsultacje zarówno stacjonarne, konsultacje online, telefoniczne. Wystarczy naprawdę według instrukcji kliknąć, zarejestrować sobie tą poradę, opłacić ją. Następuje później kontakt z asystentką doktora i umówiona jest wizyta. Te wizyty są bardzo rzetelne, trwają długo. Lekarz naprawdę bardzo starannie dobiera wszystko, bo układa i dietę, układa program leczenia, układa fitoterapię. Dodatkowa informacja z tego dzisiejszego, słuchajcie, spotkania szkoleniowego, instruktażowego, pogłębiającego wiedzę. Również nie mogę zrozumieć, skąd podawane są informacje, że mleko UHT właśnie powinniśmy stosować. To jest najlepsze mleko, najlepsze źródło wapnia dla organizmu. Nie stosujmy, broń Boże, jakiegoś mleka prosto tam od chłopa ze wsi, bo to kurczę pełno zarazków, wszystkiego nie wiadomo, co tam jest. Cuda wsypują do tego mleka. Natomiast mleko UHT to jest najcenniejsze dla naszego organizmu wszystko. Wow. Szanowni Państwo, doczytajcie sobie, co to jest UHT. Jakie to ma wpływ na zawartość wapnia w tym produkcie mlecznym? Ale to po prostu wygooglujcie sobie. Nie chcę po prostu tutaj już wdawać się w dyskusję i tyle. Natomiast przeraża po prostu wiedza, którą ludzie od tak sobie nonszalancko po prostu przekazują. Są szkoleniowcami, tłumaczą po prostu w profilaktyce zdrowia, jak postępować. A z doświadczenia wiem też, bo miałem przyjemność konsultować się, jak byłem pacjentem onkologicznym, jakie po prostu miałem zalecenia dietetyczne, to po prostu odwrotnie zrobiłem to, co mi po prostu zalecono, bo ręce opadają, no sorry. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Będzie ktoś z Państwa zainteresowany konsultacją z lekarzem medycyny, fitoterapeutą, dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą, dietetykiem klinicznym, osoba, która ma specjalizację chorób właśnie metabolicznych. Proszę o kontakt, przekażę, w jaki sposób się z taką osobą umówić na konsultację. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.